Siemano dla wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i w dzisiejszym odcinku jesteśmy znowu na Palionowie. Oczywiście na samym początku możecie zostawić łapkę w górę, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie 5000 łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek z Palionowa, prawda? Waszej chyba ulubionej i w sumie chyba jedynej serii, no w sumie nie chyba, a na pewno jedynej serii na tym kanale. Ale słuchajcie, przez długi czas mówiłem o tym, że będę robił odcinki na plusa i tak dalej, a jakoś się nie pojawiają, ale zaczął się rok szkolny, zaczęło się mnóstwo różnych rzeczy i tak dalej i szczerze wam przyznam, że nie wiem ile będę w stanie robić tam, więc postanowiłem, że jednak nie będę na razie robił, ponieważ nie chcę przyciążać siebie też, biorąc pod uwagę to, że tutaj jestem daily i chcę to daily tutaj zachować przede wszystkim, jest to dla mnie najważniejsze, więc nie będę rozpoczynał czegoś nowego, czego nie będę w stanie, prawda, robić na bieżąco ciągle. Więc aktualnie tam będą się pojawiać tylko i wyłącznie streamy z Fortnite'a, jak już, chyba że coś w najbliższym czasie się stanie, że coś mnie olśni i uznam, że jednak chcę robić, no to w takim razie wtedy tam coś nagram i postaram się tam od czas do czasu jednak mimo wszystko jakiś odcinek wrzucić, ale nie będzie to tak regularne, jak planowałem na początku, żeby było. Wracając tutaj do tego, prawda, co się dzieje na tym kanale i tego, co mamy na Palionowie, to koniecznie wbijcie na Chef Shopa. Tam możecie sobie kupić, prawda, etu. Ja wam je pokazuję co odcinek, ja wiem o tym doskonale, ale tam możecie takie rzeczy kupić, po prostu to mam i tutaj tylko mam przy sobie, więc to wam pokazuję. Możecie tam wbić, macie tam koszulki i inne różne rzeczy, po prostu wejdźcie, zobaczcie, jeżeli ktoś jeszcze nie był, jeżeli ktoś był i wie, co tam jest, no to może wejść i kupić po prostu i tak dalej. Dobra, i wracając jeszcze do reklamowania, prawda, moich social mediów, to możecie wbić na Instagrama, ponieważ na Instagramie staram się być aktywny i za niedługo też mam nadzieję, że uda mi się jakąś fotkę w końcu wrzucić. Będę się starał w końcu coś dla was przygotować. Dobra, wracając tutaj do Palionowa, słuchajcie, jesteśmy, jak widzicie, w miejscu, w którym mam swoje wozy, tu nauka, jazdy i tak dalej. Swoją drogą, jutro, jak to oglądacie, to jutro idę zapisać się na prawo jazdy, już nie w Minecraft, a normalnie, więc trzymcie kciuki, żeby mi to szybko wszystko poszło, żeby wszystko poszło super fajnie od razu, żebym mógł sobie zdać za pierwszym wszystko jak leci i już żebym mógł śmigać ciałkiem, bo powiem wam szczerze, że posiadanie prawa jazdy normalnie też w życiu realnym dałoby mi takie możliwości, że moglibyśmy naprawdę robić niesamowite rzeczy już, nawet nie tylko związane z tym, żebym po prostu mógł sobie gdzieś jeździć, to jeszcze dodatkowo bym na pewno jakiegoś, kurczę, nie wiem, może bym reaktywował kanał z vlogami czy coś, bo w końcu bym miał co robić i tak dalej. Mógłbym sobie tak śmigać jak tu, prawda, w Minecrafcie, to by było coś pięknego. Dobra, uwaga, parkujemy tu u siebie. Nie mogę otworzyć. A, otworzę, perfekcyjnie, dobra. Jesteśmy zaparkowani, prawda, w naszym super domku. Czekajcie, zamknę to, to jest troszkę niedopracowane. Nie komentujcie po prostu. Ojejku, znowu sobie wsiadłem w wóz. Nie komentujcie, to ja tutaj jakoś to dopracuję, tak żeby to było lepiej. Co ta skrzynka tu robi? Jej tu nie było zdecydowanie. Dobra, mamy jakąś książkę. Każda książka, która pojawia się tak z bomby po prostu w skrzynce, zapowiada dwie możliwości. Albo mam jakąś misję do wykonania, albo tam będzie jakiś troll tekst typu... Wiecie, typu czego, nieważne. W każdym razie otwórzmy tę książkę, zobaczmy co takiego w niej będzie. Dobra, to nie jest troll, to jest raczej jakieś wyzwanie. Diamentowy dom. Udaj się do latającego domu. Tyle? Naprawdę? To jest wszystko? Nic tu nie ma więcej? Mamy... Ale o co chodzi z diamentowym domem? Przecież tu nigdzie nie ma diamentowego domu. Ale dobra, mam się udać do latającego domu, akurat latający dom to tutaj mamy. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kilka odcinków temu byliśmy tam, bo odkryliśmy coś takiego, co tam jest, czyli ten ta latająca wyspa razem z domkiem. I chyba o to chodzi, no bo innego latającego domu to ja tutaj w sumie nie widzę, chyba nie ma nic innego takiego, żeby było. Ja nie wiem w sumie, co mam być, jak mam być przygotowany w ogóle do tego, więc w sumie nie przygotowuję się, po co. Lecimy po prostu normalnie tam, w tamto miejsce i zobaczymy, co takiego tam nas czeka, co takiego i w ogóle kto od nas czegoś takiego chce, żebyśmy tam szli i robili jakiś, ale chodzi o jakiś diamentowy dom. Może będziemy dzisiaj bogaci, może dzisiaj będziemy, nie wiem, właścicielami diamentowego domu czy coś. Nie wiem, zobaczymy. Dobra, idziemy tu. Jak widzicie, tutaj wylała się woda. Nie wiadomo skąd. Jak widać, ta wyspa wiecie, co chciałem powiedzieć? Ewoluuje. Co oznacza, że może jak to się wszystko rozrośnie, to nie wiem, może tam kiedyś miasto będzie na tej wyspie, czy coś, nie wiem, zobaczymy, to wszystko się okaże, prawda, w następnych odcinkach. Dobra, tutaj trzeba porządnego powietrza nabrać. Dobra, wlatujemy pod wodę. Nie, ja tam nie wypłynę, nie ma szans. Tutaj, może tak trzeba. Dobra. Dobra, czy ja tam wypłynę? Ej, czy to jest możliwe, żeby... Jak tu jest ciemno w ogóle, co jest grane? Ej, ja nie wypłynę tędy. Ja jestem w połowie, a już mam mniej serduszek. Nie, nie wypłynę. To jest... Tu się utopię. Utopię się tu. Patrzcie to. No, kto to wymyślił?
Co to ma być za źródło? Ale dobra, ja mam jakieś szybką regenerację zdrowia, kurczę, na tej zbroi, więc nie zginę i tak mimo wszystko. Ja mam, no nie mam oddychania pod wodą, to by mi się przydało w ogóle, oddychanie pod wodą na hełmie. Muszę sobie to załatwić. Dobra, jesteśmy na górze w każdym razie, jaki sąd jest, piękny widok. Ma na ten mój salon samochodowy tu w ogóle, no to jest coś pięknego, tam w ogóle jest, tam był nagrywany odcinek w ogóle z hardkorowych pytań, ja ciągle o tym pamiętam i obiecuję wam, że zrobię następną edycję, w sensie następną edycję, no jakiś kolejny odcinek z hardkorowych pytań, ale musicie mi dać czas, dobra? Muszę od tego chwilę odpocząć, nagrać coś innego i za chwilę wrócimy do hardkorowych pytań. A wy już możecie sobie w notatnikach na telefonie, prawda, zapisywać jakieś hardkorowe pytania. To będzie fajnie, dobra, wchodzimy. Okej, czyli mamy po prostu tabliczki tradycyjnie, dobra. Jeśli to czytasz, to znak, możesz mieć swój diamentowy dom. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku stajemy się bogaci. Taki dom może być tylko jeden i ten sposób udaje się tylko raz. Więc bądź pierwszy i zrób co trzeba. Dobra, jeżeli to działa tylko raz, a jeżeli są tutaj tylko trzy osoby na serwerze, to zrobię to. Zrobię to, bo nie chcę być, kurczę, prawda, biedakiem tutaj. Dobra, mamy kolejną książkę, instrukcja. Dobra, czytamy instrukcję, uwaga. Zrób nieskończone źródło wody. Łatwo. Otocz je grzybami. Mamy obok ten biom z grzybami, więc nie powinno być źle, powinno się to udać. Obiegnij źródło 10 razy najszybciej jak potrafisz. Okej, okay, i wrzuć do źródła diament. Okej, okay, czyli teoretycznie cały proces ma polegać na tym, że my z małego diamentu napompujemy ogromny dom diamentowy. Dobra, no mam nadzieję, że to jakoś ma prawo być. Dobra, mam flaka, to normalnie zeskoczymy sobie. Wziąłem tą instrukcję ze sobą, więc będziemy wszystko patrzeć. Dobra, w którym miejscu w ogóle my sobie mamy walnąć ten domek diamentowy? Może tu? Czy my chcemy tutaj ten dom diamentowy, czy może jednak gdzieś indziej? Może tu byśmy powoli zaczęli coś zapewniać, może tu, w tym miejscu może byśmy zrobili dom diamentowy. Dobra, ja i tak nie mam w każdym razie wiadra, więc musimy zajść najpierw zrobić sobie wiadro, żeby mieć nieskończone źródło wody. Dokładnie dwa wiadra będziemy potrzebowali, chociaż jedno, bo tam jest blisko do wody, to sobie skoczymy. Nie będę już, prawda, dwóch wiader robił specjalnie, ale powinienem gdzieś tutaj mieć jakieś wiadro, mam nadzieję, albo chociaż żelazo, proszę. Naprawdę nie mam żadnego żelaza tutaj, proszę, nie, niech się to, niech to nie może być prawda. Proszę, niech się okaże, że mam tutaj jakieś żelazo. Bo jak ja będę musiał do kopalni lecieć po żelazo, to przecież ja popełniam chyba tutaj, prawda, nie wiem, egzekucję na sobie. O, dobra, mamy. Dobra, bierzemy sobie tak, żeby zrobić. Co my tam potrzebowaliśmy jeszcze? Czekajcie, przeczytam sobie to. Potrzebujemy grzyby, więc tam się udamy na biom grzybowy, żeby uzbierać te grzyby. Chociaż może mam jakieś grzyby? Czy ja tutaj mam jakieś grzyby? Czy mogę liczyć na jakieś grzybulce, prawda? Strasznie mi jest niewygodnie, ale powiem wam szczerze, że pies mi siedzi na kolanach. Tu, żeby wam udowodnić, prawda, ogon mam jego. aż się podniósł lekko. Był w szoku, że go za ogon chytam. No ale jest mi strasznie niewygodnie, bo mam takie ograniczone ruchy. No ale dobra, no on chciał bardzo tutaj ten. Męczył mnie, żebym go wziął, to go wziąłem. Dobra, czekajcie. Potrzebujemy grzyby, nie mamy grzybów żadnych. Tu w tych skrzynkach, tu też, dobra, musimy zajść po te grzyby. No jak mamy ten biom grzybowy, to nie będę na siłę szukać, prawda, grzybów w swoim tym. Czy chcemy jechać autem? Może pojedźmy sobie autem, jak już mamy te auta. O nie, najpierw muszę otworzyć ten garaż. Dobra, uwaga, tu nawróćmy tu, bo tu jest taki fajny, prawda, patrzcie to. Tu jest taki fajny, widzicie to? To mi pomaga szybciej dostać się na ulicę, uwaga. Chłop! Jak mnie wyrzuciło, dobra, nie, to troszkę jest niedopracowane. Muszę, nie wiem, zmniejszyć moc tego czy coś. Dobra, uwaga, zmieńmy sobie kamerę na pierwszoosobową, prawda. Tu sobie jedziemy jak w normalnym, prawdziwym autku. I lecimy tak, musimy na biom grzybowy, więc to chyba tu będzie najszybciej jak pojedziemy. W tym, no tu nie ma w sumie wyjazdu, tu by się przydało zrobić wyjazd, więc może gdzieś tam się kiedyś zrobi tu. O nie, akurat jest noc, a my tutaj się teraz powrywamy na jakieś takie wędrówki. Dobra, ja bym zniszczył jakieś jedno całe, może to zniszczmy, albo to, bo to tutaj brzydko wygląda. Dobra, dostajemy z tego grzyby, już się wystraszyłem, że nie dostajemy z tego grzybów. Już się bałem, skąd my grzyby znajdziemy, ale dobra, mamy tu jakieś grzyby, potrzebujemy ich. Dokładnie to nawet nie wiem ile, ale z tego co widzę, ojej, tu są grzyby nawet, dobra. Mamy 10 grzybów, to na pewno wystarczyć, bo źródło nieskończone wody jest 2 na 2, co oznacza, że dookoła możemy dać maksymalnie 2, 4, 4, 12, czyli potrzebujemy jeszcze 2 grzyby. Dobra, czekajcie, mamy tu, dobra, weźmy sobie te 2 grzyby, dobra, idealnie mamy 12, żeby otoczyć. Idealnie, dobra, i lecimy tam z powrotem do wozu, a później lecimy na to nieskończone źródło wody. Chociaż nie wiem, czy nie lepiej byłoby się pójść przespać. Czy my mamy ten zabieg robić w nocy, czy mamy go robić jednak w dzień? Szczerze mówiąc nie wiem, ale
kocham te auta, naprawdę. Mimo tego, że mamy flaki i byłbym szybciej flakiem, to jednak te auta są strasznie klimatyczne i jakoś tak fajnie się nimi, prawda, tutaj podróżuje. Ale dobra, czekajcie, ja się tu zatrzymam, prawda, na poboczu. Tutaj. I lecimy szybko kimnąć się do Wyra, żeby po prostu już był dzień, bo jestem sam na serwerze, więc idealnie będzie, jak się kimniemy, żeby tutaj już nam, prawda, ciemność nie przeszkadzała, prawda, to jest najlepszy sposób na to, żeby jej nie było. Dobra, uwaga, lecimy na dół i wchodzimy szybko do wozu i lecimy tam, w tamto miejsce zrobić to, co trzeba. Mamy, a wiadra jeszcze nie zrobiliśmy, ale czekajcie, ja nie wiem, czy ja będę miał crafting po drodze, to może lepiej, jak już sobie to zrobię tutaj na jakimś craftingu, który mam, nie mam craftingu. O nie, nie, to nie jest możliwe, na pewno jakiś mam. Naprawdę nie mam żadnego craftingu? Dobra, mam tu drewno, gdzieś powinienem mieć. Dobra, robimy sobie jeden crafting. Nie wiem, jak to się stało w ogóle, że nie mam w domu craftingu, ale dobra. I robimy sobie wiadro, szybkie wiadro i... to brzmi źle. Nie o to mi chodziło. Dobra, czekajcie, skakujemy do wozu, lecimy szybko tam nad... w to miejsce, w którym zrobimy sobie ten diamentowy. Ja nie wiem w sumie, jaka ta willa będzie duża, jak my potrzebujemy dużo miejsca, ale mam nadzieję, że tu się to... Nie wiem, czy to będzie willa w ogóle, szczerze mówiąc, bo ja tak mówię willa, ale szczerze mówiąc, to ja nie wiem, czy to będzie willa, czy to będzie... Nie no, dom było, no to chyba raczej nie willa, nie? Więc to się tu powinno zmieścić chyba, tak mi się wydaje. Najwyżej będzie trzeba przebudować troszkę wioskę, no nie wiem, damy radę jakoś najwyżej, co? Mam nadzieję, że się to jakoś uda. Dobra, uwaga. Zróbmy tak. W którym to miejscu? Czekajcie, tu. Zróbmy tu. Tak, tutaj, to jest idealne miejsce. Dajemy jedno źródło wody, lecimy z drugim. Uwaga, zaraz będziemy mieli diamentowy dom. Już nie mogę doczekać, totalnie. Będziemy mogli sobie mieszkać w diamentowym domu. Chociaż mamy fajny dom w sumie, więc czy jest nam tak potrzebny? W sumie lepiej mieć diamentowy dom niż nie. Najwyżej go rozbierzemy, będziemy mieli diamenty. W ogóle, jeżeli on będzie z diamentów zrobiony. Dobra, czekajcie, grzyby dookoła. Tu się nie da dać grzybów. I co teraz? Co teraz? Jak my to mamy zrobić? Przepraszam bardzo. Czekajcie, czekajcie, czy jak się na to, może na stona się dać grzyby? Czekajcie, ja mam Silk Toucha tutaj, jedwabny dotyk, to potrzebujemy stona. Czekajcie, tu jest jakiś stone, potrzebujemy 12 klocków stona. Dobra, przepraszam villagerów bardzo, ale muszę tutaj wam lekko rozebrać, bo chyba na stonie się da postawić grzyby. Tak mi się wydaje przynajmniej, no nie wiem, nie jestem pewien. Dobra, z tego jednego domku nam powinno wystarczyć w sumie tych chyba klocków. Mamy ile? 9, dobra, starczy nam na pewno. Troszkę dziury, ale je później załatam, obiecuję. Czekajcie, 10, o nie, to jednak nam braknie. Czekajcie, tu. Ile mamy? 12, dobra, idealnie. Teraz pytanie, czy miałem rację, że na stołnie się da postawić, bo jeżeli się nie da, no to mamy lipę. Szczerze wam przyznam, czekajcie, sprawdźmy to najpierw. Dajmy tak. Nie da się postawić grzybów. To jest problem bardzo duży, słuchajcie, ponieważ ja nie wiem, co ja w tym momencie mam zrobić. Nie da się postawić tu grzybów. To jest zła informacja bardzo dla nas. Dobra, czekajcie, już to zrobię tak, żeby tu wszędzie był ten stone, skoro już go nazbierałem. Chociaż nie wiem, czy to tak powinno być, chyba nie. No nie wiem, łamiemy zasady, trudno, improwizujemy. Postawiliśmy tak, tutaj jeszcze trzeba za tego dirta postawić. Chyba, że musi być noc, może musi być noc. Dobra, czekajcie, robię cięcie i widzimy się, jak będzie noc. Dobra, słuchajcie, jest noc, ale nadal mimo wszystko nie da się postawić tych grzybów. Jak widzicie, nie mogę ich tutaj postawić. Nie wiem dlaczego, nie wiem, nie rozumiem tego, ale nie wiem, może na koblu, może... dobra, spróbujmy jeszcze, czy na koblu się da postawić. Na koblu też się nie da postawić, ja nie wiem, dobra, teraz muszę to podmienić tutaj, żeby to wszystko wyglądało tak, żeby się nie obrazili na mnie za to, co zaraz zrobię, ale słuchajcie, mam jeszcze jeden pomysł. Zrobimy tak, na każdy z tych stone'ów wrzucimy grzyba. Nie wiem, czy to ma prawo bytu, czy to się uda, czy ten szaman, który to tam robi, zaakceptuje mi to, czy nie. O nie, ten jest tak źle rzucony, może jeszcze raz go rzucę. O, dobra, rzucamy tu. Dobra, nie wykorzystaliśmy wszystkich grzybów, ale to chyba może być tak, tak mi się wydaje. Dobra, która to była książka z instrukcją? Nie to, ta druga książka, jestem troszkę zestresowany, bo może mi się teraz to nie udać. Obiegnij 10 razy, dobra, uwaga, szybko, tak, że najszybciej jak potrafimy. Uwaga, lecimy, raz. O nie, to będzie tak długo trwało, dwa. O nie, zabrałem grzyba. O nie, nie, drugiego grzyba zabrałem. Czy to się może udać? Ja nie mogę przerwać, że to musi być najszybciej, jak potrafię. 3, 4. Będzie zaraz, uwaga, 5. No nie, to się nie ma prawa udać, mi się wydaje. 5, 6. Uwaga, lecimy z 7. Ja nie wiem, już się gubię. 8. Jeszcze 2. 9.
Jezu, jak to jest trudne, żeby tak obiec. 10, dobra, ja teraz szybko zrobię jeszcze, uzupełnię te grzyby, żeby to, prawda, żeby nikt mnie tu nie okrzyczał, że tego nie zrobiłem i że, nie wiem, że oszukałem system czy coś. I uwaga, potrzebujemy diamenta, jeszcze nie mam diamenta, gdzie, skąd ja diament wezmę, zapomniałem o diamencie całkowicie. Czekajcie, powinien diament być jakiś w moim domku, w jakichś skrzynkach. Mam nadzieję, że tu coś będę miał, proszę, 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 proszę. Czekajcie, gdzie ja tu? Nie mam diamentów, nie, proszę, to nie może być prawda. I dobra, ja wiem, gdzie mam diament, ale to już nie jadę wozem, nie ma na to czasu. Czekajcie, tam trzeba pójść szybko, nie wiem, jak długo to jest w stanie tam być, bo mi to może zniknąć i co wtedy? Ja nie wiem, ja już się boję, że nie będę miał tego wozu. Znaczy wozu, Boże, jak to się nazywa? Domu diamentowego. Dobra, czekajcie, tutaj, jak widzicie, tu trzeba, prawda, nie ma czasu, trzeba przejść przez ścianę. Otwieramy tu i tu widzicie, mam diamenty, bo to jest to, co mi Davik płaci. Jakby co, to nic nie wiecie o tym miejscu. Tu zamorowujemy, oj, dobra, lecimy szybko z tym diamentem. Trzeba go tam szybko wrzucić, bo jak się nam to nie uda, to ja będę musiał się chyba rozpłakać, nie wiem. Dobra, czekajcie, to jest tam, szybko lecimy, tylko żeby nie wpadł do tego. O, dobra, i uwaga, wrzucamy diament i uwaga, co się wydarzy? 3, 2, 1, trafiłem. Wow, ej, co jest grane? Co nam się zrobiło? Słuchaj, mamy diamentowy dom, co jest? Co, jaki piękny! Mamy diamentowy dom, pierwszy diamentowy dom w Minecraft, co? Zamieszkamy w wielkim diamencie. Ej, dobra, bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba coś takiego. W ogóle to wygląda jak diament. Nie, no to jest kozak. W ogóle te wymiary są nawet chyba identyczne. Dobra, nie wiem. Wchodzimy do środka. Uwaga, zwiedzamy, zwiedzamy. Mamy skrzynki, jakieś piecyki i tak dalej. Tu z tego tam jakieś balkony są. Czekajcie, wyjdźmy tam na górę, zobaczmy, co tutaj jest. W ogóle jakie drabinki fajne. Ej, dobra, tu są łóżka. Czyli to jest dom, w którym może mieszkać, nie wiem, dwie osoby. Tu mają jakieś kursze, prawda, swoje, tak jakby. Nie wiem, pokoje, tak by to można było nazwać, ale dobra, no nie wiem, z drugiej strony jest to samo, prawda? Nic mi się to nie różni, to jest jeszcze jakieś wyjście na górę w ogóle, co jest? Tu są w ogóle jeszcze dwa łóżka, więc tu w ogóle może więcej osób mieszkać, jakieś obrazy i kolejne skrzynki, w których chyba nic nie ma. No nie ma, ale to jest przystosowane chyba tak, żeby tutaj po prostu można było mieszkać. Ej, dobra, to jest coś niesamowitego, mamy pierwszy swój diamentowy dom w Minecraft. Ja się mega cieszę, w tym miejscu będę kończył odcinek. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. No chyba się będę przeprowadzał jutro do tego diamentowego domu, no bo naprawdę jest mocny, mocny diamentowy dom. Naprawdę muszę go pokazać koniecznie Davikowi. Dobra, trzymajcie się, widzimy się na następnym odcinku. Na razie, pa pa!